Cześć, witajcie! Cześć! Jest z nami Bartek, o którym kiedyś tam wspominałem. Nadeszła pora, że... Skręcaj. Że możemy nagrać z nim vloga. Jak wiadomo, strajki w szkołach, właśnie jest 8 godzina. Bartek ma wolne. W wiadomościach te słyszymy w radiu, że strajki i te sprawy tam właśnie opowiadają reporterzy, co się dzieje. A przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ten ostatni filmik z Motorshow to było wszystko prima aprilis, nic się u nas nie zmieni, będzie wszystko po staremu. Na pewno byśmy czegoś takiego nie zrobili w życiu. Także nie bójcie się, wszystko wraca do normy. W sumie trochę dawno mnie nie było. Dawno się nie widzieliśmy, ale no już wracamy. Dużo zajęć teraz mamy. Czasami aż tak dużo, że trudno jest nagrać jakikolwiek filmik. A Bartek tutaj jeździ z nami. Jak ci się podoba? Orałeś wcześniej? Chyba lepiej było. Bo wokujemy łąki ogólnie. Taka trochę robota. No taka łatwa robota, ale tak jak tutaj Bartek musi się dobrze pilnować. Skręcaj. Bo granicy, jak wiadomo, wyraźnej nie ma. Ona łąkowa nie zostawia aż tak mocno. No dobrze. Pochyla tylko tą trawę, tam nacina nożykami darni i tyle. Orka to wiadomo, jedziemy pługiem i jest bruzda. W tym ciągniku to w ogóle inna sprawa, że nie musimy się pilnować. Bruzdę sam trzyma. Bartek orał na filmie Smurfowe pole 2017, także można zobaczyć, jak zawraca. Wszystko obraca pług i tak dalej. A tutaj nie podnosimy bron, bo... A ty wiesz czemu? Może powiesz. Stawia z tyłu syf. No, bo jedziemy i wyciąga te jakieś, skręcaj. Wyciąga te stare trawki, jakieś chwasty, nie chwasty. I jakby tak podnosił na każdym uwrociu, zostawia później wszystko za sobą. No to nie będziemy takiego czegoś robić, bo to później do koszenia wszystko pójdzie w kosiarkę, w siano, skręcaj. I będzie syf w sianie. A tak jeździmy w koło tam na zakrętach, jakiś tam lekki łuczek taki zostanie ominięty, ale to już tam nie ma takiego znaczenia. Tutaj głównie kretowiska rozgarniamy, chociaż nie tylko. Tak zauważyliśmy na przestrzeni lat, że ta brona po iluś latach równa łąki po prostu. Takie jakieś są równiejsze, przeciąga fajnie ta belka. Do tego te nożyki, jak mówiłem, później pokażę, jak ona jest zbudowana. Nacinają fajnie tą darń, napowietrzają i tak to wygląda. A robimy New Hollandem właśnie, bo Bartek woli nowe maszyny, nie? No. Czy Zetorem wolisz? Chyba nie. New Hollandem. Skręcaj, bo tu ostrzej. Zetorem 80 do zazwyczaj robimy. Jest tak idealnie ciągnik dobrany do tej maszyny, ale tutaj tak pomyślałem sobie, weźmiemy tę szóstkę, olej w sumie jest ten sam, już skręcaj, odbi. O, a brona ma 6 metrów i waży niecałe 900 kilo. To także do 80 no to jeszcze podnosi, nie ma problemu. Chociaż przy niej, przy 80 ta maszyna wygląda już fajnie dosyć, takie to się duże wydaje. Rano jechałem tutaj właśnie na łąkę z Bartkiem, mówię, koguty włączyć by się przydało, a patrzę, kurde, takie wąskie te brony przy tym ciągniku, to, ale włączyłem. Coś tam trochę wystają złożone, fajnie się składają boki, tylko elegancko, hydraulicznie. Ogólnie brakuje nam bardzo łąk. Ludzie rzucili się na ziemię, poorali wszystko. Skręcaj mocno. Dawaj. Ej, czemu nie skręcać? No popatrz. Dobra, to weź tak teraz do prawej i zawiniesz. Nie będziemy podnosić, bo będzie syf. Jakaś gałąź się nam zaczepiła. A już teraz nie będę wysiadał. Najwyżej jak będę... Pokażę, jak maszyna wygląda. Dobra, do lewej ciut, do lewej. Łąk nam brakuje, ludzie poorali wszystkie łąki. Nawet takie jakieś bardzo podmokłe trochę w lewo. Popatrz, jak jedziesz. Podmokłe takie po niemieckie, gdzie tam strasznie zalewa i jak są mokre lata. Ale no tak to jest. No nic nie zrobimy, ale łąk by się przydało naprawdę. Kiedyś używaliśmy ponad 100 hektarów, około 110 było, tak liczyłem. Łąk
teraz by się to przydało, tym bardziej, że sprzęt już jest, jak wiadomo, lepszy, już by to w ogóle płynnie wszystko szło, przyjemnie, ale tak jest jak jest. Troszkę tam, jak widzieliście, nasialiśmy łąk, zobaczymy, już tam trawa ładnie się przyjęła, jak będą jakieś tam efekty lepsze i już widoczne, to będziemy to na pewno nagrywać. Dobra, a teraz do prawej, no i znowu pętelka. No właśnie, fajne mijaczka. Się pojeździ, ale coś tam zawsze przy okazji jeszcze tutaj na tym zawracaniu zahaczy nierobionego. Do lewej. W lewo, dawaj. O, patrz, na dwa razy jeszcze. No dobra, jest ten, no. I wrócimy drugą. W lewo. Ja też lubię orać, nie przejmuj się. A strajki są, Bartek zadowolony, Filip też tam ręce zaciera, już będzie zaraz miał co montować. A my tu jeździmy sobie wolniutko, 8 na godzinę, bo te łąki są nie za ciekawe. Obrona równa zawsze trochę, ale no to nie zrobi stołu, wiadomo, no trzeba pojeździć, ale no te... jeszcze jest, patrz. No takie widzicie, pewnie... Na kamerze dobrze tego nie widać, bo to jest takie właśnie zdradliwe, nie widać tej granicy jako takiej wyraźnej, to trzeba te listki widzieć, jak one się tam pochylają. W nocy to jest mocno łam się, albo no dobra, może być, bo tak byś też zrobił. W nocy to jest w ogóle ciężka sprawa, jak zetorem robiłem, jakieś światło miałem dosyć, ale powiem wam, że nieciekawie mi się to robiło, naprawdę musiałem dobrze pilnować tej granicy. Bo gdzieś to szło zgubić i jak dzień mi słabo widać. A tu już trawka ruszyła troszkę, to w sumie, ja wiem, lepiej, gorzej, chyba bez różnicy, bo jak jest jeszcze po zimie takie żółte, to chyba bardziej nawet widać. A zielona trawka to tak się zlewa w miarę. Gdzieś, tak jak mówię, będzie, patrzę teraz, no i widać. Jeśli teraz Bartek pojechał od odwrotnej strony, no to widzę takie ciemniejsze, a tam, gdzie jeździliśmy w koło, to jest takie pochylone z włosem jasne, a tu pod włos tak jest lepsze, może tak to jest. Jedź tam w lewo, teraz pojedziemy na inną łąkę. Tak, jedź właśnie po tych mijakach, nie? Tak. O, i tutaj będziemy musieli złożyć chyba, bo tam jest wąsko, drzewa. Dobra. Ściągniemy kamerę, jedź, wjedź na to zgubione, ale ja szybko pokażę, jedź na to, no. O, nie wiem, powinno być widać, właśnie takie zostawia takie wargi, nie? O, telefon jak zwykle, dobra, zrobimy chwilę cięcie. No, zatrzymaj się. No dobra, podnoś. No i jest, dobra, a teraz pierwszą gałką składamy do siebie, będziesz ściągnął, szarpnij raz, tak raz. Musisz tak z rozpędu? Dobra, odbij ją. Delikatnie tak, bo on ma mocną hydraulikę, no. Delikatnie, no. Do siebie, ale tak z czuciem, no. Dawaj. Delikatnie, o, dobra. I teraz druga będzie szła, jeszcze dawaj. O, tak jak teraz, dobrze. Żeby ci zapadka nie złapała, bo on jest silny. Dobra, puść, dobra. Idziesz ze mną, czy nie? Ręczny. O, tak to wygląda. O, popatrzcie, jakie to ciągnie za sobą wszystko, nie? Teraz było podniesione tak z miejsca, to jest taka fajna warstwa, a jak podniosę w locie, no to taki za wyjazd wychodzi, a tutaj nożyki są takie fajne, nacinają to. Tu jest jeszcze oryginalne, jeszcze w ogóle nigdy nie używane, już myślimy, żeby je odwrócić. A przy tej żółzce, no te brony w miarę fajnie wyglądają, choć nie potrzeba tyle mocy, 80 koni zupełnie wystarczy. No dobra, będziemy jechać dalej. O, takie tutaj podnosiłem na początku i nie ma co, bo to wszystko zostaje. Dobra, kierowca, jedziesz czy ja mam jechać? Dawaj. To gdzie
No dobra, złożone prosto tam jedź. Wzrostu ci brakuje trochę jeszcze minimalnie, już prawie, nie? No. Dobra. Jedź tak tu wzdłuż do rowu. To są szary, nie? No. A tam przejedziemy łączka i ona tam jest chyba z hektar. Bo tam są też takie zapadki z tyłu. Tak jak zetory, nie zetory, no to wiadomo, rozdzielacz może puszczać, ma prawo, tutaj jeszcze się nic takiego nie dzieje. To ten, to zabezpiecza się zapadką fajnie właśnie. Tak jak tutaj ustawiam, to o, a tu rów stary jest. Chyć. Zabezpieczam zapadkę i jak składam, ona taki ma zaczas jak w drzwiach jest, taki wiecie, skośny taki. I cyk, zaskakuje i mamy zabezpieczone bez wysiadania, tak, tam. Najwyżej sobie daję 11. I to tam będzie ta łąka tam. No. O, tu rowy czyścili nam ładnie. Fajnie zrobili, tylko trochę syfu w lewo. Zostawili. Dobra, a tu zaczniemy sobie lewą. No, ja ten rów to sam wezmę, później przejadę. Dobra, stań. Dobra, teraz daj tą gałkę w drugą stronę, nie? Tylko delikatnie też. O, tak. Jakaś gałąź jest, ale dobra. Dobrze. Nie za szybko, bo on bardzo szarpie. 113 litrów wydatek, no to wiadomo. To już trochę to zasuwa tłoczysko. No i znowu. Gałąź, ale dobra, ono się tam minie. Śmiało. Dobra. Opuścisz sobie, tak. No dobra. Rusz 11. No rusz sobie i później przebij. Nie, bez sprzęgła. Dobra, daj troszkę gazu tam, tak ręcznym tempomatu, nie będziemy tu ustawiać. No dobra, ale tu dziury są, to nie wiem czy 12 damy. Na razie może ciut mniej, no mniej gazu, ale trochę więcej. Ciut, tak. Tak 1000 coś obrotów mu daj, widzisz? O, dobra. A daj 12, zobaczymy. Dookoła? No. A to dziki poryły znowu, a ta brona właśnie też równa po dzikach, także wiecie, no. Dobra sprawa jest. Czasami się nie docenia takich zabiegów na łąkach, ale to naprawdę pomaga. No i skręcaj, nie będziemy tutaj, nie jest, róg jakoś tam bardzo nie wymaga, do lewej. Tam rów wyrzucili koparką, ten syf, to błoto całe, to ja wezmę na koniec, siądę tam delikatnie, żeby coś tam nic nie zahaczyć, nie wygiąć, przejadę to wyrównam. Już tam na poprzedniej tak robiłem, na początku jak zaczynałem Bartkowi, nie? Bartek, może powiesz, ile ty masz lat? 10. No i powiem wam, że naprawdę chłopak sobie radzi. No tutaj taka robota trochę, no ja lubię w sumie wukować, ale trzeba tak się wczuć do tego. O, tu kretowiska, to fajnie, tak dobrze dojeść do rowu samego, no. Jeszcze do lewej. Ale tak jak właśnie dałem orać Bartkowi, no to myślę sobie, no to dobra, no to tam orać, to co, siądzie i tak ciągnik sam jedzie. Ale wziął, on mi tutaj pukł, podnosi, zaczął, co tam, obrót robił, zawracał ładnie, elegancko, napatrzył się jak ja to robię, wszystko tak czy jak trzeba, ten pomad. Tylko mu tam z początku mówiłem, w którym momencie opuszczać, podnosić ten pukł, żeby mi linię utrzymał, poprzeczki później, żeby żadnych wywiasów nie porobić, nie, żeby to było prosto. Ale utrzymał, wszystko było jak trzeba. Także już myślę, że będzie operator dobry w miarę. Dobra, kręć tutaj ostro, ja tam sobie później to poprawię. O dobra, o min to. No, jedź prawą, bo tutaj jakieś... Wyczyścili już, kurde, taka pora, że łąki... Nie, tak, no ciut do lewej, tak, lewą stroną na te kolejny najedziesz, nie ciągnikiem, tylko obroną, nie? Ty tak przy kolejnie.
taką porę sobie znaleźli, już widzę w miarę jeszcze świeże te ślady. Poryli te łąki, kurde. Syf jeszcze został. Co to ma być? O, a tutaj widzicie jak jest zryte. Jedź do lewej, bo ja chcę pokazać jak ona robi robotę. A po tym jest naprawdę bardzo fajnie wyrównany. A aż widać tutaj ziemia się pokazuje, bo to jakby na polu. Ale dziury. O. Dobra, kręć. No, teraz to wygląda już, nie będzie źle. Jeszcze jakby to wałem przeleciał. Do lewej trochę, do lewej. Bo tutaj kretowisk jest sporo i dzik poruł, to trzeba to wszystko ładnie zajeździć. Trawa rusza już, także nie ma co tutaj zlekać tym, bo ruszy trawa, nie będziemy jej już później tam tłumić. Dobra, skręcaj. Że dzisiaj inna perspektywa trochę. Młodego operatora pokazać trzeba, już nie będę nic tutaj zmieniał, opaski na głowę zakładał. Tak jak jest, zostawimy. Dobra, trochę w prawo, tak minimalnie odbić. Dobra. Ciekawe jak te strajki będą długo. O, z jednej strony fajnie, macie wolne, ale później, żeby was nie męczyli, jak tam kończy się dogadają i materiał będą chcieli nadrobić, to nieciekawe będzie. A Bartek nas ogląda. A może swój kanał zareklamujesz? Przecież też nagrywasz. No. No mów, mów, nie wstydź się. To zapraszam do mnie na kanał. Będzie w opisie? Młody rolnik. No. To damy w opisie. No to w opisie będzie link. Tam jest parę filmików. W sumie nawet przyznam się, że jest chyba akcja opryski nagrałeś u nas, nie? No. My nie nagraliśmy u siebie. Nie było jakoś czasu, kręć mocno. Mocno, mocno. Mocno, no. Dawaj, dawaj, bo tu i tak nie dojedziesz tak do rogu. My nie nagraliśmy oprysków, a Bartek nagrał, także możecie u niego na kanale zobaczyć. No, my się najbardziej z twoich filmików to podoba chyba jak bizonem kosze w Miłoszycach, tak? No. To mi się podoba, jeden z moich ulubionych filmów. Takie żyto wyłożone kosiłem tam koledze i tak. I Bartek to nagrał, blisko domu właśnie, tam Bartek mieszka niedaleko. Często do nas przychodzi, jak coś tam w pobliżu robimy, ale dużo tam robimy. Ten taki kawałek ze słupami, co często na nim też są nagrania, to tam jest blisko Bartka, także że nagrywamy zawsze. Robimy coś, Bartek zawsze przy nas. Ale dobra, no. Myślę, że to byłoby na tyle, już nie ma co tutaj. Mało nam zostało, ja jeszcze mam parę telefonów, bo jest ogień, co chwilę coś teraz. Zaraz muszę wsiadać w manitkę jechać, tylko mi ktoś zadzwonił, że jeszcze coś inne potrzebują na szybko i muszę spróbować przestawić, żeby to pilniejsze zrobić na początek, a tam pojadę może później, ale to muszę załatwić. Także trzymajcie się do następnego vloga. Bartek też, myślę, jeszcze się pojawi nie raz. Dokładnie. No dobra, to na razie.